kolokwializując, to jest podstawowa czynność tego urządzenia, to jest zwiększa przepływowość tlenu w organizmie 10-krotnie, no, żeby to wytłumaczyć. Normalnie, jeżeli pompujemy do pacjenta 6-7 litrów na minutę, tutaj będziemy mieli możliwość pompowania 60-70. Można zakładać, że to będzie 10-krotnie skuteczniejsze niż tradycyjny sprzęt. Więc bardzo potrzebne, bardzo w tych najtrudniejszych, najcięższych przypadkach. Często gęsto chroni ten sprzęt przed podłączeniem pod respirator, pod urządzenie bardzo inwazyjne. Panie starosto, my jesteśmy biorcami. Ja chcę Dziękujemy. Znaczy w pierwszej fazie walki z koronawirusem szpitale raczej w Łodzi, te centralne wojewódzkie przyjmowały na siebie chorych, tą pierwszą falę zakażeń. W drugiej fali zakażeń nie dalibyśmy sobie rady bez szpitali takich jak szpital w Radomsku, który przyjął na siebie no, znaczną część zakażeń i zachorowań w regionie i znaczną część tej terapii, która była prowadzona. I dlatego jest kluczowe dla nas, to, aby takie szpitale doposażyć. Również mnie to bardzo interesuje jako radomszczanina, jako osobę tutaj z tych terenów, aby szpitale, nie tylko te wojewódzkie, nie tylko te największe, były dobrze doposażone, żeby były dobrze przygotowane na różne sytuacje. Warto przypomnieć, że te aparaty będą służyć również po pandemii koronawirusa. One tutaj zostaną, będą służyć przy kolejnych innych falach zakażeń, przy zwykłej grypie. Także bardzo się cieszę, że ten sprzęt tutaj zostanie. A ja się cieszę również, że szpitale takie jak w Radomsku, ale nie tylko, bo w Bełchatowie, w Piotrkowie Trybunarskim bardzo profesjonalnie podchodzą do aktywności i do walki z koronawirusem.